Siema, siemanko moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie. Dzisiaj przyjechałem tutaj z nadzieją złowienia okoni. Okoni na spinning. Pięknych, wielkich okoni. Jak będzie, zobaczymy, trzymajcie kciuki. Ja się biorę za wędkowanie z nadzieją na piękne ryby. Miłego oglądania, zapraszam Was na film złowienia, mam nadzieję, pięknych okoni na spinning. Miłego oglądania. Niestety ciąg dalszy pecha, jeżeli chodzi o GoPro. W kilku klipach, szczególnie tam, gdzie są ryby, nie nagrał się dźwięk. Nie wiem dlaczego, wszystko było podłączone prawidłowo, a ostatecznie wyszło jak zwykle. W każdym razie stwierdziłem, że mimo wszystko pokażę Wam ten film, pokażę Wam ten dzień, jak to wyglądało moimi oczyma. Mam nadzieję, że wybaczycie mi to, że w kilku przypadkach nie będzie dźwięku, tylko będzie podłożona jakaś tam delikatnie muzyka. Coś udało się złowić, więc szkoda byłoby nie pokazać tych ryb. A teraz Wam pokażę okonia, którego udało mi się złowić. Zmierzę go, zobaczymy ile ma dokładnie i wypuszczamy do wody. Rybka po dokładnym zmierzaniu 33 cm. Piękna ryba. No i co? I oczywiście rybka wraca do wody. No 33 cm. Fajna ryba, szkoda tylko, że rodzynek, mega żałuję, że kolejnych dwóch ryb nie udało mi się wyjąć, no ale co zrobić, tego raz dwa do wody, piękna sprawa. Nie ma co przedłużać, piękna gruba ryba, jak piłeczka, haps. Zobaczcie, jest tu ewidentnie przetarcie i niestety kolejny piękny okoń mógłby to bardzo zniszczyć, więc ucinam z 10 cm i przewiązuję. Bober, idź sobie, ja tu łowię, proszę sobie iść, to moja miejscuwa. Ech, te bobry. Thank you.
Popatrzcie na tego zwierzaka. Sama natura. No i co, znowu szczupak. Dobra, moi drodzy, to jest bez sensu. Zmienię coś. Jeszcze zaraz się zastanowię, co. Ale szczupaków to ja naprawdę nie chcę łowić. No i co, i złowiłem kolejnego szczupaka, z czego nie jestem zadowolony wcale. Ogólnie te dwa szczupaki były bardzo blisko mnie, więc spróbuję po prostu robić w ten sposób teraz, że jak już ta przynęta będzie stosunkowo blisko, to będę uciekał. Może one po prostu gdzieś tu blisko stoją, bo na trzy pajki dwa były bliziutko, tylko jeden był dalej, ten pierwszy, największy. Okoń też mi wziął daleko. Dwa brania okoni były tak średnio blisko, na średnim dystansie, więc może po prostu spróbuję tą przynętą uciekać szybciej, żeby zniwelować te brania szczupaków. No i zobaczymy. Poza tym, jeżeli chodzi o dzisiejsze wędkowanie, no to jeszcze mam godzinę i tyle, więc dużo czasu nie zostało na to, żeby złowić okonia. No to już, mordeczki, jeżeli chodzi o same okonie, widzieliście, niestety złowiłem tylko jednego, za to ładnego, 33 centy, ale tylko jednego okonia. Dwa okonie spierdzieliły, jednego nie wziąłem na dobrą sprawę, drugi spierdzielił. Pokazały się też trzy szczupaczki, niechciane, ale się pokazały. No cóż, niestety, przyłowy są, tak jak mówiłem, i czy tego chcemy, czy nie, będą się pokazywać. Niestety, wtedy po prostu należy albo zmienić miejsce, albo robić tak i tak kombinować z prowadzeniem przynęt, żeby omijać te miejsca, gdzie mieliście najwięcej brań szczupaków, ale mam nadzieję, że o tym Wam mówić już nie muszę. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Jak Wam się podobało, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Będę bardzo wdzięczny za każdą łapeczkę, za każdego suba. Będzie mi bardzo, bardzo miło i przy okazji zmotywujecie mnie do tego, żeby znowu wstawać rano i jeździć szukać okoni, bo nie oszukujmy się. Brały tylko rano. Dziękuję Wam raz jeszcze za oglądanie. Widzimy się na kolejnych filmach. Na razie. Cześć.